witajcie. Dzisiaj taki mały spontanek. Coś do mnie przyszło dzisiaj i póki jeszcze świeże, to zobaczcie. Dostałem paczkę z amiganet.pl z polskiej strony. Taki sklepik, oni tam mają książki, magazyny o Amigę, o Amidze i o Komodorku. I zamówiłem sobie coś ostatnio u nich i doszło to do mojego ojca w Polsce i tata mi to przesłał, więc zobaczymy sobie. Tu jest właśnie to. Strasznie jestem odjarany, już czekałem na to od jakiegoś czasu. Czekajcie, weźmy tego banana stąd. Weźmy banana. Ogrywamy sobie Populusa, to jutro wrzucę, jak się uda. Właśnie gram sobie w Populusa dwójeczkę. Fajna gierka. Niż rozkminiłem dokładnie, o co tu chodzi. Chwilkę mi zajęło, dobra, ale no nieważne z tym. Zobaczcie, co tutaj mamy. Spakowane tak, powiem tak. Zobaczcie. Jest i tak. O, jest i plakacik. Zobaczcie, to już wam powie, co tutaj mamy. Only for Amiga, Bridge Strike, proszę bardzo, R3D, taki zespół, polski zespół, który właśnie tworzy gry na Amigę, jak na razie ekskluzywnie na Amigę. Słyszałem, że jeszcze ten Bridge Strike ma wyjść na Nintendo Switch, więc zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczcie, jest tu logo Amiga.net.pl, widać, że chłopaki je jakoś wspierają. Ja też stwierdziłem, że jak jacyś Polacy się teraz biorą za polskie gry i tak dalej, no to trzeba chłopaków wspierać. Trzeba sobie zamówić gierkę. Na pewno będę śledził, co oni tam dalej wymyślą. I zobaczcie, mamy tak, mamy Braid Strike'a, nowiutka gierka na Amigę. Ona jest zerowana na River Ride'zie, nawet tutaj patrzyłem screeny w tyle, no i rzeczywiście to wygląda coś jak River Ride. Strasznie jestem tego ciekaw. No i gierka jest na płycie, tu jeszcze tego nie otwierałem. No, ale otworzymy sobie to dopiero, jak to będziemy robić. Za niedługo, mam nadzieję, że w ciągu kilku dni, może tygodnia, uda mi się to jakoś ogarnąć. I tak, i jeszcze taka gra, Tanks Fury. Też to jest chyba z tego samego zespołu, tak? Project R3D, tak, czyli ten sam zespół. Zobaczcie, nasi Polacy, jak tu aktywnie jeszcze działają w amigowym światku. To wygląda bardzo fajnie, bo tu jest taka grafika. Jak graliście w jak ta gra się nazywa? Advance Wars, taka strategia turowa na Nintendo DS, tak? Na Nintendo GS, ogólnie na Game Boya, bo ona chyba też na Game Boy Advance była. No to jest ten styl graficzny. Trochę to chyba jest co innego, bo to chyba bardziej przypomina te tanki, co były na Pegasusie, no tylko już właśnie z taką grafiką, ale właśnie. I zobaczcie, mamy dwie nowiutkie amigowe giereczki, które sobie na pewno przerobimy, już nie tylko w starocie będziemy grali. No to oczywiście to graficznie, no to ten sam klimat właśnie, co ogrywamy choćby to w tej chwili, ale cieszy, że coś nowego wychodzi na Amigę. No, w każdym razie nie zawracam wam głowy, jest weekend, wiem, że tam pewnie sobie gracie w jakieś fajne gierki. Może na imprezkę poszliście albo coś, bo ja już dzisiaj na żadną imprezkę nie pójdę, dzieciaki śpią, więc żadne tu imprezki już tutaj, wiesz, że jestem za stary na imprezki, pozostaje mi granie. Więc no cóż, no dobra, żeby ich tam u góry nie pobudzić. No tak, no, cieszę się strasznie z tego, przyszło to, obczajmy to sobie bardzo za niedługo i mam nadzieję, że uda mi się wrzucić ten filmik jutro, więc pewnie do jutra. Dzięki, cześć.